Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Sylwia Węsiora z Rynku Dziełami Twoimi i dzisiaj będzie o tyle nietypowo, że będzie znacznie, znacznie ciszej i będę mówić do Was prawie szeptem, dlatego że ten album leci dzisiaj do chrześniaczki mojego męża, a ja po prostu nie nagrałam jeszcze przez te 2 lata, od kiedy myślę spokojnie, album leży na półce, nie nagrałam jeszcze filmu. Więc korzystając z tej okazji, mamy godzinę tam ledwo po 6, nagrywam dla Was ten film. Słuchajcie, to jest album, który powstał na podstawie tutorialu Kamili Pisarskiej-Brugi i jest to album typu Trifold Folio i jego wykonałam właśnie w klimacie dziecięcym. Kolekcja papierów to jest głównie Craft O'Clock, nie pamiętam dokładnie, która kolekcja, ale jak widzicie, wszystko jest w takich, na razie, przynajmniej na okładce, w takich pastelowych kolorach. I właściwie w środku dzieje się podobnie. Tak jak ostatnio Wam mówiłam, też wracam do tego, żeby właśnie grzbiety były chociaż delikatnie ozdobne, żeby dawało to fajny efekt, jak właśnie album stoi jeden obok drugiego na półce, ale jednak, żeby ten front był na tyle nierozbudowany, żeby to na mnie haczyło. Ja te elementy podkleiłam na piance dystansowej, ale no muszę przyznać, że one mimo wszystko są dosyć właśnie płaskie i gładkie i dlatego ten album sobie spokojnie może na półce stać. Tak wygląda nasz albumik w środku. Baza, słuchajcie, jest tutaj sposoby pindowania, no to jest typowa harmonijka. Zaraz Wam pokażę. Tutaj w tym lewym panelu mamy metryczkę, którą możemy uzupełnić i mamy taką kartkę, do której może być doklejony napis i mogą być wypełnione życzenia. To wygląda w ten sposób. Tutaj ten środkowy panel, tak jak Wam wspomniałam, to jest harmonijka. Tutaj mamy miejsce z taką rameczką, ja jeszcze wtedy nie miałam wykrojników, właśnie ramki. Więc po prostu wycięłam sama taką rameczkę. No i tutaj jest po prostu mata obustronna do wklejenia zdjęcia. Tutaj jest też taka folijka, powiedziałabym szybka, no ale to nie jest szybka, tylko folia. I dzięki temu tutaj też ten element, który został naklejony, po prostu jak będziemy wsuwać zdjęcie, no to on będzie delikatnie nam ostawiał właśnie nasze zdjęcie. Tutaj mamy takie rozwiązanie na wskazóweczkę i tu jest klapka, słuchajcie, i jest miejsce na zdjęcia. Możemy sobie wkleić zdjęcie zarówno pionowo, jak i poziomo, nie ma to większego znaczenia. To zdjęcie jest w formacie 9x13, myślę, że tutaj większe... No nie wiem, myślę, że akurat tutaj by się dało. Szczerze mówiąc, nie pamiętam za bardzo, jeśli chodzi o rozmiar zdjęcia, jaką miałam intencję projektując go, czy wykonując, ale jak widzicie, wszędzie jest troszeczkę zapasu, więc może udałoby się to po prostu zrobić. No i tutaj są maty właśnie na zdjęcia w formacie 10x15. Oczywiście poza oklejeniem mat możemy też popsuwać sobie zdjęcie luzem. Tutaj zamykamy sobie naszą wskazóweczkę. Ona tutaj jest mocowana na takiego delikatnego perłowego ćwieka. I otwieramy sobie nasz panel w lewą stronę. Tutaj mamy, słuchajcie, rozwiązanie na magnesik. Wykończenie jest za pomocą resztki płótna, które posiadałam. I tutaj możemy sobie wkleić zdjęcie. Już teraz widzę, że to jest album przeznaczony na zdjęcia w formacie 10x15. I tutaj też możemy sobie tak naprawdę, wiecie, nakleić zdjęcie. I to jest tak zrobione, tutaj ta taka jakby książeczka, że nie jest ona podklejona do końca. I możemy sobie tutaj potraktować to właśnie jako kieszeń i kilka drobnych rzeczy tam wsunąć. Tutaj mamy kieszeń boczną po lewej stronie. No i sobie wsuwamy zdjęcia na matach. Oczywiście jedno zdjęcie możemy sobie wkleić też tutaj na tło. Tutaj mamy z kolei rozwiązanie z takim dziurkaczem, z którego ja nie korzystam zbyt często, ale jakby było zdjęcie w formacie 10x15, to widzicie, że powstają nam tutaj takie różki. Ja zrobiłam tutaj ten lewy w ten sposób, żeby wsunąć od tego miśka i żeby to mogło właśnie tutaj tak fajnie też nachodzić na zdjęcie i tworzyć fajną kompozycję. Tutaj znowu mamy rozwiązanie wskazówkowe, ponownie kieszeń z matami
i ponownie rozwiązanie z tymi narożnikami, pod które wsuwamy sobie zdjęcie. Ja bym chciała o tym dziurkaczu też Wam zrobić oddzielny film, więc też go możecie wypatrywać niebawem na kanale. Ale nie będę teraz na tym się za bardzo skupiać, bo chciałabym Wam właśnie jak najszybciej pokazać ten album w całości. Tutaj mamy takie rozwiązanie też na magnesik, góra, dół. I mamy sobie, tutaj myślę, że nie będzie podklejane zdjęcie, bo to był jeszcze czas, kiedy ja nie podklejałam tych elementów tak, żeby można było wsuwać zdjęcie. Chyba, że właśnie były tego typu maty, nie? Albo właśnie tak jak na samym początku była ta rameczka z folią, gdzie można było po prostu sobie to zdjęcie umieścić tak, żeby właśnie ten element był na fotografii. Tutaj jak widzicie, wszędzie można wsuwać zdjęcia. Tutaj też sobie spokojnie możemy wsunąć i zamykamy sobie klapeczki góra, dół i zamykamy na magnesik. Tutaj mamy znowu rozwiązanie z podstawową kieszenią, to nie będziemy tam tego wkładać. Karty, słuchajcie, te karty są takie piękne, właśnie z takimi hasłami, jak na przykład zostawiamy jedną w języku na przykład polskim, to ten angielski możemy sobie na przykład właśnie zakryć fotografią. I tutaj mamy rozwiązanie takiego prostego wodospadu. Nie jest to jakieś bardzo pojemne, ale tutaj sobie zdjęcie też możemy dokleić. I ten tył stanowi nam właśnie wycięcie grafik. To jest z takiego wykrojnika. Ja wszystko Wam podlinkuję i będziecie mogli sobie zobaczyć w opisie do filmu tradycyjnie. I tu też jest właśnie zrobione warstwowo na piętce dystansowej. Teraz otwieramy sobie harmonijkę w drugą stronę i słuchajcie, w tym albumie oprócz właśnie rozwiązania z magnesami mamy rozwiązanie z rzepami. Tutaj jest kieszeń na rzep, ona jest robiona samodzielnie przeze mnie. Właśnie delikatnie, fajnie to ta przestrzeń pod rzepa została ozdobiona i tutaj sobie po prostu też wsuwamy zdjęcia albo jakieś płaskie pamiątki. Tutaj jest kolejny rzep. I tutaj możemy wkleić sobie zdjęcie i wsunąć do naszej lewostronnej kieszeni kolejne fotografie. Na środkowym panelu tutaj mamy znowu rzep. Tutaj myślę, że można sobie wkleić zdjęcie, ale nie trzeba, bo jest bardzo ładny ten papier ozdobny. I tutaj również wklejamy sobie fotografię. Jak widzicie, też jest to dosyć pojemne rozwiązanie. I właśnie tutaj korzystałam z takiego dziurkacza zakończonego taką falbanką. I myślę, że z tymi papierami naprawdę przepięknie to się sprawdziło. I tutaj ostatnie dwie strony. Tutaj znowu mamy wodospadzik na magnesik. Nie jest on jakoś bardzo, bardzo rozbudowany. Możemy sobie wszędzie wkleić zdjęcia. I tutaj mamy taką kieszeń, powiedziałabym, trochę podniesioną, bo ona nie jest od samego brzegu strony. Jest ona umieszczona wyżej, ale też to daje bardzo fajny efekt. Ja policzę potem, na ile zdjęć jest ten album. Podlinkuję Wam oczywiście w opisie materiał źródłowy, tak to nazwę, właśnie od Kamili, żebyście mogli sobie zerknąć, a być może wykonać też swoją wersję tego albumu. Na razie, kochani, żegnam się z Wami. Życzę Wam cudownego weekendu i bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia niebawem. Hej!